do tej części basenu. Ja tam część zapraszamy też was, żebyście się powoli przenosili. Dlatego, że tutaj będzie gro tej imprezy dzisiaj się działo. I przemyślcie dziewczyny swoją kandydaturę w tym konkursie. Oni napinają mu skóry, pompują tutaj przed DJ-ką. Dziewczyny, oprócz tego, że oni pokazywali mu skóry, to wy musicie spowodować to, żeby nie tylko mu skóry pokazywali. Przebiegnijcie się przed nimi. Powiedział, że jest pięknie. Panowie, powiem, że bardzo męsko i tutaj kipi od testosteronu. Drogie panie, to szczególnie dla was i tylko dla was. Oni będą prezentować te bajki za chwilę. Mam wrażenie, że cała męska populacja tej imprezy zgromadziła się tutaj, żeby polaminać mniejszy i pokazać się przed płcią piękną. Ta bajka, którą kaczka trzyma w dłoniach, jest tym trofeum. Wybieramy następcę boskiego Micza Bukanona. I Karol tam pręży, ale pręży. Dobra, Karol wraca i będzie Kuba. Podchodzi do szanownego jury. Ach, ty uda. Te motyle, obojczyki. Jak jestem dobry, że udaję, że mi się podoba. To jest takie dobre. Wracaj, Kuba. Uh-huh.
Boski Rafał, jest wszystko na miejscu. Reflektory rosły już. Brakuje prądu. Jupitery wysiadają. Oddawaj bajeczkę i szóstą osobą będzie. Zdrowa te ruchy, które wykonuje, wyglądają najmniejszego. Wraca spokojnie, pewny siebie, zdyscyplinowany. On myśli, że wygrał. Ale kto? Kto jeszcze będzie chciał pokazać? Tutaj i prezentuje bojkę. Najlepszą bojkę, jaką ma. Czy ma większe bojki? Tego nie wiemy. Natomiast stara się pokazać to, co najlepsze. Ja słyszę, że to jest król lateksu. Ja nie wiem, czy to prawda, czy nie. O jest, tak. Ten wielki lateks, który miał przed sobą. Tą koszulę, która zdjął, która nie była z lateksu. Ale być może sama na sobie jest lateksem. I co tam teraz robi? Czy on wskoczył do celu? O, ja jak Batman! Odbiera nagrodę od prezesa Fundacji Integra. Od prezesa Fundacji Integra odbiera nagrodę. Słuchaj dziewczyny, dziewczyny to odwego najbardziej doceniłeś. 31 konkurs, konkurs, na który wszyscy czekają. Odbędzie się za 5 minut. To konkurs Miss Mokrego Podkoszulka. Dziewczyny, chodźcie tutaj już, zbliżajcie się ku... Czekamy na was, na hajpę tutaj. Trzy chętne do Miss Mokrego Podkoszulka. Że jak się przebierają. To są piękne dziewczyny w pięknych, białych koszulkach. Naszym... Ops, ops, cycki, cycki. Cycki. Cycki będzie pompa. Cycki. Jury będzie oceniało, kto zdobędzie dzisiaj tytuł Miss Mokrego Podkoszulka.
Agnieszka, jeśli chcesz to wygrać, to musisz być lepsza niż Gosia. I teraz prezentuję to, co mam jeszcze przed jury. Czy to Basia będzie tą, która wygra? Czy to ona zdobędzie mistrzostwo? Czy mamy jeszcze jedną chętną do tego konkursu? Czy ona tutaj przybiegnie i pokaże to, co może? Biegnie? Jest! Słuchajcie! To jest niesamowite, dlatego że po pierwsze ona nie ma koszulki Integry. Po drugie, ściąga koszulkę. Ściąga przede mną spódniczkę. Założysz koszulkę jeszcze mnie staniczy? Dobra, słuchajcie, tak naprawdę prezentuję swoje wdzięki. Do Meksa! Dziękuję za to, co wam pokazuję właśnie teraz. Ja pokazuję... Tam będzie was najlepiej widać. Całą Śląską, zapraszam was. Ja za chwilę odczytam wyniki tego konkursu. Pokaż wszystko, co masz. Juni! Tutaj jest parkiet na krawce zielonej przed wami i tutaj możecie się bawić.